miejscu. Jeśli chodzi o ten dom, to wydarzyła się tutaj naprawdę duża tragedia, a mianowicie przed samym wejściem, dokładnie w tym miejscu, zamordowano 17-letniego chłopaka. Mieszkał tutaj lekarz weterynarii wraz z żoną i trzema swoimi synami. Po tym wydarzeniu rodzina się rozpadła. Zaraz wejdziemy do środka i pokażę wam, jak to wygląda, i pokrótce opowiem jeszcze, jak to wszystko wyglądało. Do ataku doszło o 22:55. Z powodu problemów z autem zatrzymał się pod domem rodziców. Wtedy sprawca wbił w niego nóż. Półprzytomny chłopiec biegł i krzyczał: pomocy! Gdy upadł, powiedział tylko: dźgnął mnie. I mimo szybkiej reakcji przechodniów i karetki, chłopiec zmarł. Zaledwie kilka godzin później złapano sprawcę. Był to 47-letni recydywista, który nie potrafił podać motywu zbrodni. Chodźcie ze mną. Jesteśmy w środku. Zobaczcie, że całe wyposażenie nadal zostało. Kuchnia, rowerek stacjonarny oraz lodówka, w której nadal jest jedzenie. Wyobraźcie to sobie, ale zapach. Obrzydliwość. Ciekawe, jakie są daty. Więc co, chyba nie będę tego ruszał. Pełne puszki piwa. A zobaczcie, co to jest. Tapicerka do auta? Czy może jakiś element łóżka? Ale zobaczcie, że jest tutaj wbudowane radio. Organy elektryczne, z tego co mi się wydaje, tak, to będą elektryczne. Tutaj jakiś masażer do pośladków chyba. Łazienka. Kosmetyki. To jest aż niemożliwe. Dom stoi przy głównej drodze, a w zasadzie wszystko tutaj zostało. Wydaje mi się, że właśnie ten gigantyczny żywopłot chroni ten dom. Idziemy teraz do salonu.
Dach przecieka. Niedobrze. Ale to mi wygląda na dobudówkę. Wózek inwalidzki. I to kurde konkretne. Tutaj kolejny. Nie znam dokładnych szczegółów, ale najwidoczniej jeden z dzieciaków lub ktoś ze starszych jeździł na wózku inwalidzkim. Zobaczcie, że to nie jest byle jaki wózek. Piwnica. Jedziemy od razu z piwnicy. No, zobaczcie jaka wędka. Lekarstwa. Zobaczcie, jak długo musiały te puszki stać tutaj, żeby całkowicie przerdzewieć. Idziemy na dół. Buty od dzieciaków. Adidasa. Piwnica również zagracona. Ale chyba nic nie zobaczymy tu fajnego. O kurde, kolejny magazyn. Ale piła ciekawa. Bardzo fajna wiertarka. Chyba sobie ktoś sam zrobił ją. Tutaj jakiś instrument, ale nie wiem co to dokładnie. Pralka. A, coś w rodzaju pralni. Tak jest. Wejście na zewnątrz. Tu widać już domy. Muszę być ostrożny. Póki będę cicho, to nic nie będzie wskazywało, że tutaj jestem. Kotłownia. Kurde, jeszcze wszystko zostało. Zbiornik wyrównawczy. Powiem wam, że jest trochę sprzętu. Ciężko się dostać tutaj do wszystkiego. O kurde. To coś chyba w rodzaju biura. Tak, mamy biurko. Papiery. Tak jak wspominałem, właściciel był lekarzem weterynarii. Są tutaj nawet strzykawki. Różnego rodzaju sprzęty. O kurde. Czaszki. Najprawdopodobniej od psa.
drewniane szachy. Miejsce, w którym siedział do... Dobra, idziemy stąd, tutaj za dużo wilgoci i grzyba. Nie wiem, ogarnąć sobie maseczkę, ale do tej pory tego nie zrobiłem. A to jest dość istotne. Chciałbym jak najdłużej nagrywać dla was filmy. Dlatego muszę też o siebie zadbać. Jesteśmy w salonie. Zostało bardzo dużo książek. Książki. Płyty winylowe. Dwóch dziadków zadowolonych. Pewnie byli po jednym. Wow, jakie ładne przejście do kuchni. Po środku kufer. Pusty. Ale jestem zszokowany, że tyle wyposażenia tutaj zostało. Nawet fajny zegarek. Spinacz. I coś w rodzaju projektora. No chyba, że to jakiś medyczny sprzęt. Ciężko mi teraz powiedzieć. Meblościanka wypełniona szkłem. Kieliszki, kubeczki. Kufel jest. I pełne wino. Nie ma z kim wypić, ale... To najprawdopodobniej zdjęcie właściciela. To najprawdopodobniej zdjęcie właściciela, lekarza weterynarii i jego żona. Nie widzę zdjęcia dzieci, ale powiem, że to musiała być naprawdę przykra sprawa. To, co się wydarzyło tutaj, to jedna wielka tragedia. Nikt nie chce stracić swojego dzieciaka, a jeszcze w wieku 17 lat. No to przed nim całe życie. Nie dziwne, że rodzina się rozpadła po tym, co się wydarzyło. Być może tutaj gdzieś są te dzieci. Ciężko powiedzieć. Tutaj jeszcze mamy zdjęcie. Dużo papierów, nic szczególnego. Tutaj ksero, Toshiby.
że jest tutaj jeszcze jedno piętro. Zaraz tam pójdziemy. Tylko wejdziemy najpierw jeszcze do kuchni. Sprawdzimy, jak się zachowała kuchnia. Też zostało bardzo dużo rzeczy. Weźmy pierwszy produkt, jaki mamy. Czy będzie tu gdzieś data? Nie widzę, a nie widzę ani daty. Nie widzę też kalendarza. A tutaj co? Jest kalendarz. Jest kalendarz. Słuchajcie, ostatni rok. Ostatni kalendarz. Kalendarz z 2005 roku. Być może wtedy opuszczono dom. Idziemy do góry. O, jaka ładna skrzynia. Troszkę już zagrzybiała. Kurde, mieszkanie jest naprawdę duże. Czyżby to był pokój dziecięcy? Ciężko powiedzieć. Póki co nic na to nie wskazuje. Choinka. Najprawdopodobniej z świąt z 2005 roku. Zapach spalenizny. Coś musiało się tutaj palić. Sypialnia. Jak nie mam jednego z dzieciaków. Na pewno jest to o wiele wygodniejsze mieć dwie łazienki i trzeba schodzić na dół. Tutaj kolejna łazienka. Ładna. Całkiem fajna. I tu już chyba ostatni pokój. I toaleta. Thank you.
kolejna sypialnia. Wyjście na zewnątrz. Każdy miał swój balkon. Ogródek zarósł. Z jednej strony dobrze, że tutaj jest tak fajnie zarośnięte. To miejsce przetrwa jak najdłużej. Ale fajny fotel. Kurde, faktycznie ktoś leżał na łóżku. Krzesełko na kółkach. To jest chyba też toaletą. Tak. Z toaletą. Ciuchy zostało. Tu mamy jakieś schody na górę. Tam chyba będzie już strych. Sprawdzimy tylko strych i powoli będziemy stąd wychodzić. Zastanawia mnie, gdzie rodzina. Czy członkowie rodziny nadal żyją? Ciężko powiedzieć. Same papiery. Dobra, wychodzimy stąd już. Mazda 626 GLX. No nieźle. Ciekawe jak wygląda w środku. Kurde, nawet nieźle. Koło zapasowe. Alum. Zobaczyć. Szkoda. Moi drodzy, w tym salonie zakończymy eksplorację. Tym razem była to smutna historia pewnej rodziny. Mam nadzieję, że jakoś im się poukładało. Chociaż różnie bywa. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia.